Dzisiaj wyrażamy wolę współpracy przy bardzo ważnym projekcie. Przy projekcie, który będzie istotny dla naszych kolejnych pokoleń, ponieważ dzisiaj w sposób jednoznaczny mówimy, że chcemy zagospodarować odpady. To, co dzisiaj jest taką niechlubną pamiątką, którą zostawiamy młodym pokoleniom, chcemy zagospodarować tak, aby nie było tym symbolem dzisiejszych czasów. W związku z tym do rozmów i bardzo za to dziękuję panu prezesowi. Przystąpiliśmy wspólnie z PGE Energia Ciepła. Jest to bardzo solidny, duży podmiot, który ma ogromne doświadczenie zarówno w produkcji energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. I już ma również doświadczenie w termicznym przetwarzaniu odpadów. Dla nas partner tak naprawdę wymarzony, dlatego że ma ogromne doświadczenie, ogromny kapitał. Chcielibyśmy tym porozumieniem rozpocząć drogę do bardzo szerokiej analizy tego, jak zakład termicznego przetwarzania odpadów ma wyglądać, jaki ma mieć charakter, jaka ma być jego lokalizacja. My będziemy ze swojej strony starali się przekazać jak najwięcej informacji dotyczących strumienia odpadów, możliwości technicznych naszej instalacji przetwarzania odpadów i chyba, co jest też bardzo istotne, lokalizacji. Natomiast po stronie PGE będzie ta część techniczna, bo to PGE ma tutaj tą największą wiedzę i największe możliwości. Dla nas sprawa kluczowa, ponieważ nie tylko będziemy zajmowali się termicznym przetwarzaniem odpadów, ale również sieć ciepłownicza dostanie nowe źródło, co też da pewną stabilność energetyczną naszemu miastu. Obecne czasy, obecna transformacja energetyczna, no będąca skutkiem polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, również na naszą firmę nałożyła obowiązek, czy chcemy zmienić profil swojego wytwarzania. Akurat Gorzów jest w szczęśliwym położeniu, bo tu już nasza firma od wielu, wielu lat zapewnia ciepło o możliwie najmniejszym, czy w zasadzie praktycznie znikomym oddziaływaniu na środowisko, bo wykorzystywanym głównym paliwem jest gaz ziemny pochodzący tu z lokalnych źródeł. Jeszcze szczątkowo jest wykorzystywany węgiel, ale już w tej chwili się toczy przetarg na budowę nowego źródła szczytowego opartego już o paliwo gazowe. Ale też w ramach tej transformacji energetycznej i takiego zrównoważonego rozwoju, obejmującego również energetykę, zajmujemy się czymś, co można określić elementem gospodarki obiegu zamkniętego. To są właśnie instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Już od kilku lat eksploatujemy taką instalację w Rzeszowie, która jest wkomponowana w cały system ciepłowniczy Rzeszowa i mamy bardzo dobre doświadczenia z pracy tego źródła. Chcemy te doświadczenia wykorzystać również w Gorzowie. Oprócz tego istniejącego źródła na już dość dużym stopniu zaawansowania mamy dwie kolejne inwestycje. Dobudowujemy drugą nitkę, czy powiększamy zdolności przerobowe instalacji w Rzeszowie. I toczy się też przetarg na budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii w kompleksie bełchatowskim. Jako ten lider, taki naturalny niejako ciepłownictwa, czujemy się w obowiązku też dzielić naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Stąd też jak gdyby to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent, że miasto chce z nami realizować to przedsięwzięcie polegające na domknięciu systemu gospodarki odpadami, bo tak naprawdę instalacje termicznego przetwarzania z odzyskiem energii, one tej całej piramidzie gospodarki odpadami są w odpowiednim miejscu umiejscowione i one tak naprawdę domykają i zabezpieczają system gospodarki odpadami. I cieszę się, że będziemy mogli to realizować razem.